Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego Sacré-Cœur, dzisiaj witam Was w pomieszczeniu z holi gregoriańskiej działającej przy naszym bydgoskim Sacré-Cœur, tutaj w naszym domu parafialnym. Dlaczego właśnie z hola gregoriańska? Otóż pragniemy być wierni tradycji katolickiej, magisterium papieży, a także postanowieniom II Soboru Watykańskiego. Często zgoła błędnie przypisuje się soborowi praktykę posoborową, która bywa wręcz sprzeczna z postanowieniami soborowymi. Co mówi Sobór na temat muzyki liturgicznej? W Konstytucji o Liturgii Świętej, Sacrosanctum Concilium, w punkcie 116 czytamy, cytuję z pamięci: śpiew gregoriański Kościół uznaje za własny śpiew liturgii rzymskiej. Dlatego w czynnościach liturgicznych powinien on zajmować pierwsze miejsce wśród różnych równorzędnych rodzajów śpiewu. Zatem śpiew gregoriański na pierwszym miejscu. Przede wszystkim on powinien brzmieć w kościele. A kto kiedy po raz ostatni słyszał śpiew gregoriański na własne uszy? A co mówi Sobór na temat instrumentów muzycznych? Otóż w punkcie 120 tejże konstytucji czytamy: w kościele łacińskim należy mieć w wielkim poszanowaniu organy piszczałkowe jako tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie ceremoniom kościelnym dodaje majestatu, a umysły wiernych podnosi do Boga i spraw niebieskich. Dalej czytamy w tymże punkcie, w tej konstytucji, że można dopuścić inne instrumenty muzyczne, jednak na pierwszym miejscu organy piszczałkowe. Dopuścić można inne, ale to dopuszczenie już jest obwarowane zastrzeżeniami. O ile one są odpowiednie, nadają się, nie kłócą się z godnością tego świętego miejsca, o ile służą rzeczywiście budowaniu wiernych, czyli nie wszystkie instrumenty, nie zawsze, tylko roztropnie. A jaka jest praktyka w naszej liturgii? Bardzo często gitara, której absolutnie nie powinno być w kościele. To nie jest instrument stosowny do liturgii. Nieraz bywa tak, że organy milkną, chociaż są piękne organy w kościołach, na wielkich uroczystościach milkną, organista podgrywa tylko amen, a gdzieś tam instaluje się zespół muzyczny i jest syntezatorek, gitarka, jakieś tam tamburino, inne jeszcze tam sprzęty, no i ten zespół sobie zaiwania. Zamiast śpiewu gregoriańskiego, czy pieśni stosownych w kościele, takich jak pieśni mszalne, na przykład na ofiarowanie z rąk kapłańskich, przyjmij Panie tę ofiarę chleba, wina, jak najbardziej nadaje się do liturgii, no zamiast tego piosenki jakieś. Jakieś tam bardziej w stylu disco polo, czy sentymentalne, często tandetne, kiczowate, to też obraża Pana Boga. Albowiem Deus pulchrum est, Bóg jest pięknem. Nie wolno jakiegoś kiczu, tandety wprowadzać do liturgii świętej. Albo jeszcze i piosneczki, te takie piosneczki głupawki, że to niby dla dzieci, jakieś rymowanki śmieszne, zabawne. Można się powygłupiać z dziećmi. Czasem nawet trzeba. Ale nie w czasie sprawowania najświętszej ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa.
tutaj godzi się tylko oprawa pełna majestatu, godna tego świętego miejsca i tych świętych czynności. I o tym właśnie mówi II Sobór Watykański, o tym mówi magisterium papieży. Szczególnie znajdujemy to mocno podkreślone w nauczaniu świętego Piusa X. To też przypomina nasz umiłowany ojciec święty Benedykt, przypomina, że zaniedbano zalecenia soborowe. O, zaniedbano. Łagodnie powiedział to ojciec święty, bo właściwie pogwałcono w wielu przypadkach postanowienia soboru. I dlatego musimy wrócić do tego pięknego nurtu, do tradycji naszej katolickiej, do tego, co też zalecił sobór. Pochylić się nad dokumentami soborowymi, odczytać je właściwie i wprowadzić w życie. Bo te wszystkie pląsy, piosneczki, gitarki, tamburina, clap your hands i inne takie rzeczy, to nie ma nic wspólnego ani z tradycją naszą katolicką, ani z magisterium papieży, ani z II Soborem Watykańskim i jego postanowieniami, ani z dobrym smakiem, ani ze zdrowym rozsądkiem, ani z żadnym pożytkiem duszpasterskim. Czas powiedzieć basta. Lumen ad revelationem gentium.